pojawił się nowy przekozacki produkt na Voyan Shop, jakim są skarpetki Voyan Team. Skarpetki są naprawdę z kozackim wzorem, w dodatku są bardzo miłe w dotyku, no i jak je zakładacie, no to są po prostu wygodne. Dołączajcie do Voyan Team na voyanshop.pl i pamiętajcie, że do każdego zamówienia za darmo otrzymujecie zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem, moim autografem, w limitowanej ilości, ponieważ to zdjęcie może za jakiś czas zniknąć, więc korzystajcie z okazji póki jest, no i korzystajcie z tego, że są nowe produkty, między innymi właśnie skarpetki oraz jeszcze jest dodany plakat jako nowy produkt, więc wbijajcie na voyanshop.pl, bo jest tam dużo ciekawych rzeczy. W tym odcinku otworzyliśmy masę star dropu, między innymi star dropy, które zdobyliśmy z pełnej mega świni, którą sobie rozbiliśmy, ale zanim to zrobiliśmy, kupiłem aż dwa specjalne pakiety, z których dostałem dwa legendarne star dropy i jeden mityczny, z którego dostałem coś naprawdę bardzo mocnego. A co wypadło z tych dwóch legendarnych star dropów? Oglądajcie cały odcinek, aby się przekonać. Zanim jednak sobie tą mega świnię otworzymy, to musimy tutaj wykorzystać nasz chiński nowy rok. Tak, otwieramy to w takim razie, ponieważ mamy tutaj legendarny star drop. Więc co z tego legendarnego star dropa nam wyskoczy? Tego jestem bardzo ciekaw. Okej, dobra, jest legendarny star drop i teraz trzeba zrobić jeden klik, potężny klik, żeby wydropić coś po prostu ciekawego. Oby to była jakaś nowa postać. Okej, i... no dobra, dostałem hiperdoładowanie do Rose. No, mogłoby być lepiej, prawda? Mogłoby być lepiej. No niestety... tym razem nam się nie poszczęściło, może poszczęści nam się następnym razem. Ale oprócz chińskiego nowego roku mamy tutaj jeszcze niosącą flagę Piper, specjalny jakby zestaw, który po kupieniu dostajemy masę innych rzeczy jeszcze za darmo, między innymi 5 razy star dropa oraz legendarnego kolejnego star dropa, więc będziemy chcieli to koniecznie otworzyć, co nie? Kupujemy sobie ten pakiet, słuchajcie, bo dziś kupujemy naprawdę masę rzeczy. No i patrzcie, mamy tą skórkę Piper, która tak naprawdę najbardziej nas nie obchodzi. Nas głównie obchodzi to, co dostaniemy ze star dropa legendarnego, mam nadzieję, bo zaraz otworzymy sobie 5 razy. Najpierw jednak sobie tutaj spray odbierzemy, dziękuję bardzo. Punkty mocy kolejne, dziękuję bardzo. A muszę tutaj jeszcze to zakupić. Ty, to nieźle, kupuję pakiet, a jeszcze muszę zakupić. No te punkty mocy, myślałem, że za darmo będą. Ale dobra, mamy star dropy, to na czym nam najbardziej zależało, więc zaczynamy. Pierwszy mamy bardzo rzadki, no dobra, mogłoby być lepiej, ale sprawdźmy, co nam wypadnie. Monety, super, dobra, mamy teraz, o, bardzo rzadki, super. Kliknijmy jeszcze raz, epicki, może będzie mityczny, uwaga, klikamy jeszcze raz i jeszcze raz, mityczny, udało się. Udało się, mityczny, dobra, to co, myślicie, że wypadnie coś fajnego? Co to jest z mitycznego? Nowa postać Mandy, strzelec wyborowy. Ej, nieźle, widzowie, co myśmy odblokowali na samym prostą mitycznym, nawet legendarnego nie mieliśmy. To jest pierwsza postać, która mi wypadła ze star dropa kiedykolwiek. Nawet z legendarnego mi nic nie wypadło wcześniej. Dobra, lecimy dalej, unboxing musi dalej trwać. Rzadki, no tym razem nam się nie poszczęściło, bo już chyba limit szczęścia wyczerpaliśmy. Dostaliśmy postać ze star dropa, więc bardzo dobrze. Okej, bardzo rzadki i epicki. Okej, dobra, epicki, może coś też będzie ciekawego, uwaga. A, tylko po prostu spraya dostałem. Ale to zawsze spoko, spray fajny tutaj, to nam się przyda. I może, no dobra, wyczerpaliśmy limit szczęścia ewidentnie. Ale pamiętajcie, że czeka na nas jeszcze jeden legendarny star drop, który jest dostępny w tym zestawie na samym końcu. Najpierw sobie jeszcze musimy kupić tutaj odznakę dla gracza, proszę bardzo. I jeszcze musimy zakupić za 50 monet sobie 2500 kredytów. Ale będziemy mieć tych kredytów dużo. Okej, mamy. I jeszcze podwajacze PD, więc weźmy sobie pięknie i słuchajcie. Słuchajcie, legendarny star drop. To, na co wszyscy czekali. To już drugi w tym odcinku w sumie, więc bardzo mi się to podoba. Dobra, sprawdźmy, co dostaniemy z legendarnego star dropa. Z mitycznego dostałem postać, więc może z tego też się uda. Uwaga! Okej, hiperdoładowanie. No i tak jest bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony z tego unboxingu. Czekamy teraz na mega świnie, ale zanim zagramy mega świnie, to ja chcę przetestować tą nową postać, którą odebraliśmy. Dobra, gdzie znajdziemy tą naszą nową postać, którą tutaj odblokowaliśmy przed chwilą? O, mamy ją! Mandy się nazywa. Siema, Mandy! Ole potężniocka postać epicka i ze star dropa. To mi się najbardziej w ogóle podoba. Dobra, zupgrade'ujmy ją sobie i jestem bardzo ciekaw, jak nam się nią gra. Jak sobie już nią zagramy, to otworzymy
dostaniemy sobie mega świnię, na którą pewnie wszyscy też czekają, bo może też tam dostaniemy coś ultra dobrego. Okej, okay, weźmy sobie te wszystkie tutaj rozwinięcia, a zupgrade'ujmy na 10 level, co tam? O, no i pięknie. I wrzućmy sobie tutaj jakieś specjalne jeszcze rzeczy. Karmelizacja. Następny cukierek wystrzelony przez Mandy z dozownika spowalnia trafionych wrogów. Wow, to jest mocne. Następny cukierek wystrzelony z dozownika przez many przeszywa wrogów i elementy otoczenia. Ej, to jest ciekawe, ale dobra, bardziej wolę spowolnienie, więc kupujemy sobie spowolnienie koniecznie, gadżet ze spowolnieniem. I tarcze, tarcze jak zwykle, bardzo potrzebujemy tarcze. Gwiezdną moc może, Mandy strzela cukierkami z 20% większą prędkością. Wow, to mocne. Mandy otrzymuje 30% tarczy, gdy jest skoncentrowana. Na czym polega skoncentrowanie Mandy? To mnie zastanawia, dopiero będziemy testować tą postać tak naprawdę. I mamy tutaj jeszcze albo regenerację, albo zadawane obrazy. Obrażenia, większe zadawane obrażenia. Ja sobie bardziej wolę regenerację. Wiem, że dużo osób pisało, żeby korzystać z tych obrażeń, ale to jest tylko 15% więcej. To nie jest jakoś bardzo dużo. Z kolei regeneracja jest skuteczniejsza o 50%, więc o dużo więcej. Dobra, weźmy sobie teraz naszą Mandy i sprawdźmy ją w grze. Okej, jest i ona, nasza Mandy. Co ty, Mandy, tutaj robisz? Ej, o dobra, ona tak po prostu strzela jak snajperka troszeczkę. Ej, jakim cudem on już ma wykorzystaną tego supermoc. Jakim cudem on supermoc zrobił? E ty! Dobra, patrz, strzelę go! Bum! Skorzystać chciałbym z tego. O, skoncentrowanie. To jest po prostu, jak stoję w miejscu, to moja postać jest skoncentrowana i ma większy zasięg. Patrzcie, ale dostała strzał, uwaga! Jest skoncentrowanie. Eś, eś, eś! Rozwalona. Dobra, co to jest za jej supermoc? Musimy przetestować tą supermoc. Tylko gdzie są zadymiarze? Gdzie są zadymiarze? Szukamy zadymiarzy. Halo. Dobra, zostało wielkie starcie. Tylko ja bym chciał zobaczyć tego ostatniego zadymiarza, gdzie on jest. Wystarczy dosłownie sekundę stać i mam skoncentrowanie. Patrzcie, uwaga. Ocie! Ale trafiłem! Ale to jest mocny strzał tej Mandy. Niesamowite. Dobra, ej, fajnie to zadziałało. Weźmy sobie jeszcze raz z nią zagrajmy, bo to naprawdę jest mocna postać. Ja bym chciał sobie nią jeszcze zagrać jakąś inną gierkę, na przykład zadymy, ale najpierw zagrajmy jeszcze jedno solo starcie. I może tutaj na tym solo. Ej, jak ma takiego fajnego skina w prawym dolnym rogu. Widzieliście taką kaczuszkę jakby. Dobra, jak stanę w miejscu, będę skoncentrowany i będę mógł celować dużo dalej. Okej, chodźmy sobie tutaj, bo widzimy, że jakiś ziomal tutaj jest. A, to jest ta ziomala. Halo? Nie. O, cię kręcę, 60 HP mi zostało tylko. B jest tak mocnym zadymiarzem. Naprawdę, nie lubię walczyć na B, bo jest przepotężna. O, cię kręcę, dobra. O, i czy będzie szybki strzał? Patrz. Ej, to przez ścianę przechodzi. Dopiero teraz zauważyłem, że to przez ścianę przechodzi. Dobra, czekaj, skoncentruję się i stanę w jednym miejscu, uwaga. Dobra, skoncentrowana postać, ale nic nie robi. Czekaj, tutaj gdzieś się ukrył ziomal. Uwaga, skoncentrowany jestem. O! O! Nie! Naprawdę. Dobra, muszę bardziej trzymać się na daleko tą postacią. Bo... O, ale mamy znowu... O, kolejny star drop do odblokowania. Co tym razem? I dziękuję bardzo. No, niestety tylko bardzo rzadko. Dobra, zagrajmy sobie zadymę tą postacią i będę stał w miejscu, żeby być skoncentrowanym. Wiecie, o co chodzi. Dlatego pójdę sobie na lewo i z lewej strony będę wszystkich obijał. Tutaj już widziałem El Primo i patrz. Pau, pau. No niestety nie trafiłem, chociaż może teraz... Ej, trafiłem go! O, cię kręcę. Czekaj, bo mnie to zaraz rozwalą. Okej. Ej, bo mnie ziomal tutaj strzela. Dobra, rozwalony. Rozwaliłem go. I teraz idę z piłą. Dobra. Jest, ale go trafiłem, dobra, i teraz patrz to. Bum! Ale go trafiłem tym moim super powerem, super punchem. Dobra, rozwalony, idziemy dalej. Ja muszę być skoncentrowany. Jestem skoncentrowany. Dobra, został, ej, ja miałem piłę. Jakim cudem? Dobra, czekaj. Pow. Ale strzały, uwaga. O, nie trafiłem go niestety, gdzie on tutaj? O, cię kręcę, zostaw mnie, dobra. Walnąłem go, jeszcze raz, rozwaliłem go. Dobra, idziemy, ale zadyma, co? Dosłownie, muszę stanąć teraz w miejscu. I słuchajcie, chodźcie, kręcę, no nie mogę z tego. Dobra, stoję w miejscu, o nie. Dobra, strzelił się we mnie, ale na szczęście. O, idziemy teraz. Tyk. Strzelmy tutaj, uwaga. Patrz, dwie osoby naraz zniszczyłem, widzieliście to? Dwie osoby naraz tą mocą naszą. Ja cię kręcę, dobra, patrzcie teraz to, uwaga.
O my god, co myśmy zrobili? 3 osoby naraz. Skosiliśmy i uwaga, jeszcze teraz musimy ich skosić. Jeszcze teraz, uwaga, patrz to. Jesteście gotowi? Bum! Jednego skosiłem i gol. Ej, dobra, na zadymę, ta osoba jest bardzo mocna, ten zadymiarz. Poczeko gwiazda gry, 52 tysiące damage'a. Grajmy sobie jeszcze zbiory klejnotów, bo ta postać może być właśnie dobra na tą gierkę. Tylko musimy się schować w krzakach i po prostu się skupić, bo wiecie, to skupienie bardzo dużo daje. Więc, o, tutaj są chyba takie dobre krzaczki, do których możemy sobie wejść i po prostu czekać, słuchajcie, dobra. O, mam skupienie i uwaga. Cyk, cyk, dwa razy trafiłem. Jeszcze tutaj musimy stanąć w miejscu. O, patrz! Ale pum, jaki zasięg! Dobrze, idziemy zebrać sobie nasze klejnoty. Jeden, drugi. I uwaga. Pyk! Dobra, nie trafiłem go niestety. Teraz skupienie. Okej, mamy skupienie. Wystarczy naprawdę chwilkę stać w miejscu i od razu to skupienie nam się robi. O, tutaj. Trafimy. Trafimy. Nie, nie trafiliśmy. I jeszcze tu. Ty, ja po prostu stoję w miejscu. Całą grę będę stał w miejscu. To jest mój challenge. I uwaga. Próbuję strzelić teraz gdzieś moją supermocą. Gdzie można to strzelić, powiedzmy. Ej, bo my tak łatwo wygrywamy, że to jest szok. Ole! Dobra, niestety nie trafiłem, bo ktoś go w kokon zabrał. Dobra, mam 4. Iś! Dobra, iś! Rozwalone, pięknie. Wojanie to znowu tutaj porobił. Zabieramy kolejny. Ej, ktoś zniszczył naszego ziomala. Jak tak można? Dobra, proszę nie podchodzić do naszego ziomala. I słuchajcie, mamy ostatni klejnocik, który jak już teraz będziemy mieć, to mamy odliczanie. Ole, ładnie trafiłem jeszcze zioma. Cyk. Nie trafiłem niestety tym razem. A może teraz? O, patrz, jaki jest zasięg! No to jest naprawdę ogromny zasięg. I jeszcze teraz strzelam moją mocą. No niestety nikogo nie trafiłem, ale 5, 4, 3. Dobra. Dobra, czy jako... Dobra, wygraliśmy, słuchajcie. Słuchajcie, a jak ta postać poradzi sobie w grze napad? Oj, coś czuję, że to nie może być jakaś dobra postać w tej grze, w tej rozgrywce. Ale zobaczymy, przetestujemy. No jesteśmy też na niskich rangach, więc tutaj mogą być no same boty tak naprawdę, więc łatwo je rozwalimy. Ale chciałem sprawdzić po prostu łatwość grania, co nie? Łatwość grania w trybie napad. Napad na bank, boom! Ale... Dobra, nie trafiłem go niestety, ale było blisko. Czekaj, czekaj, czy ja... Czy ja tu... O, trafiłem go! Trafiłem! Dobra, idziemy, idziemy teraz rozwalić ich safe. Ocie kręcę, dobra. Ja zostanę tutaj w miejscu, niech oni do mnie nie podchodzą. Dobra, ten ziomal tam idzie, a ja idę obijać im! Pyk! Ej, nie trafiłem! Dobra. Ej, sprawdźmy, dobra, skorzystam z tego gadżetu. Ej, dobra, ten gadżet nie zadziałał. Ej, no co się dzieje? Proszę mnie zostawić! No nie, nie wykorzystałem mojej supermocy niestety, 76% obrażeń. I czekaj, czy jeżeli... No nie, moją supermoc jednak wykorzystało, ale nie strzeliłem nią. Ale słabe, że się zmarnowała, co nie? A ja chciałem sprawdzić jedną... Ole, go trafiłem ładnie, dobra. Chciałem sprawdzić jedną rzecz właśnie. Co się stanie, jeśli trafimy z supermocy w ten bank, co nie? Mam nadzieję, że sobie zaraz naładujemy tą supermoc. Uwaga. Pyk. Dobra, już prawie mam naładowaną. No nie mam, ja nie mogę, ale to się długo ładuje ta moc. Cyk, cyk, dobra. I teraz patrzcie to. Idziemy na sam początek i sprawdzimy, czy z samego początku nasza supermoc strzeli w ten bank, co nie? Uwaga, musimy dobrze wycelować. Uwaga, strzelamy, 41% ma, uwaga. Yo, 9% zabraliśmy, 9%, więc naprawdę bardzo dużo. I jeszcze raz strzelmy stąd do tego banku. Uwaga, pyk. I 32% ma. A teraz 23, czyli 9% aż zabieramy. Kawał drogi przeleciała ta nasza supermoc, więc naprawdę bardzo dobrze. O, ten tutaj ziomal chyba nie wie, że ja mam ogromny zasięg, jak jestem skupiony. Pięknie. Dobra, idziemy obić do końca już ten bankomat. Cyk. Dobra, patrzcie to. Uwaga, 9%! Nie! No ja nie mogę, przecież zawsze zabierało 9%. To o co tutaj chodzi? Dobra, czy jest tutaj... największe obrażenia mam, 48 tysięcy. I po takich gierkach przyszedł czas na otworzenie mega świni, więc chodźmy do naszego klubu. Okej, okay, no i patrzcie, tutaj jest właśnie nasza mega świnka i co z niej dostaniemy? Dobra, otwieramy! Otwieramy pierwsze ulepszenie, jakieś tutaj nam wyskoczyło najpierw. Dobra, co my mamy? Bardzo rzadki. Co to takiego będzie? O, pewnie nic ciekawego. Dobra, 100 monet. Okej, kolejne, kolejne. Rzadki, po prostu rzadki. Bardzo rzadki. I uwaga, mamy kredyty. Okej, dobra, następne, następne. Następna skarbonka rozbijana.
Uwaga, co tym razem? No tylko rzadki niestety, znowu, no cóż, ale dobra, może następnym razem nam się coś trafi. Uwaga, kolejny rzadki, no i tylko rzadki, nic więcej, ale lipa. No na szczęście mamy 20 tych star dropów, więc trochę ich jest. O, bardzo rzadki, oby był legendarny jeden chociaż legendarny, proszę, jakby nam się trafiło, to byłoby naprawdę super. Dobra, rzadki kolejny, no tylko rzadki, po co te star dropy w takim razie? O, epicki, dobra, w końcu nam się coś poszczęściło. Ale no nie mityczny, mógł być mityczny. Idziemy dalej, 200 monet, no zawsze coś, okej. Rzadki, tam tylko rzadki, co to ma być? To jest ta mega świnia, która daje mega mocne rzeczy? No chyba nie, chyba właśnie niezbyt. O, chyba że epicki, dobra, epicki, coś ciekawego będzie? No Jackie tylko, co to jest? Jeszcze jakaś smutna ta Jackie jest. O co tutaj chodzi? Dobra, rzadki, bardzo rzadki, let's go. Tak się oczywiście cieszę, że w ogóle się nie cieszę, naprawdę. Okej, teraz musi być coś mega rzadkiego. No nie, no zaraz otworzę wszystkie 20 star dropów i nie dostanę nic, naprawdę. Dobra, bardzo rzadki, epicki, no tylko epicki w sumie, no. Mogło być lepiej, co nie? Zaraz odblokuję tą nową postać w ogóle, to też ciekawe. No i znowu rzadki tylko. Naprawdę nic nam się nie polepsza ta szansa. Chociaż jeden legendarny nam mógłby się trafić. Dobra, uwaga, teraz nam się uda. No podwoja CPD. Dużo z tym zrobię, co nie? No chociaż jeden legendarny. No nie ma żadnego legendarnego. O, bardzo rzadki. Teraz nie akceptuję, teraz jestem zajęty otwieraniem, dobra. No i znowu sam rzadki. Okej, lecimy z szybkim otwieraniem po prostu, żeby to już mieć za sobą, bo ewidentnie nie jestem zadowolony z efektów tej mega świni, no. Za bardzo to nie było ciekawe, co nie? Za bardzo to nie było ciekawe, mogło być lepsze, no chyba z trzeci raz z rzędu mam sam rzadki, nie? No serio, sam rzadki, jakby... Chociaż jednym nam mogłoby rzucić. No i czwarty raz z rzędu sam rzadki. No fajnie, 25 punktów mocy. Ale super, ale jesteśmy bogaci. O, no i super. I tyle z naszej mega świni. Fajnie, nie? Fajnie, naprawdę. Fajnie nam wyszło. Ktoś tu napisał, nic ciekawego nie wypadło. O, to tak samo jak ja. Słuchajcie, zebrałem 10 punktów. Szklan miał pełną mega świnię. I to nic nie dało, naprawdę. Dobra, kolejna jest za 20 godzin. To jest pokazane? Tak, za 21 godzin. Może wtedy coś zdobędziemy ciekawszego. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.